Na placu Krasińskich w Warszawie wręczono awanse i odznaczenia. Główne uroczystości poprzedziła Eucharystia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Po nabożeństwie złożono kwiaty w krypcie lotników przy grobie biskupa Polowego Wojska Polskiego generała broni Tadeusza Płoskiego, jednej z 96 ofiar prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę. W poniedziałek i wtorek 17 i 18 maja transmisję mszy świętej o godzinie 7 rano przeprowadzimy z Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeski. W poniedziałek mszy świętej o 7 rano przewodniczyć będzie ksiądz dr Jarosław Kodzia, prefekt Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. We wtorek przewodniczyć będzie ksiądz dr Jacek Lewiński, wicerektor seminarium. Katechezę we wtorek 18 maja o godzinie 8.30 wygłosi ksiądz dr Dariusz Jastrząb, rektor Wyższego Seminarium w Koszalinie. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego wykładu online z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej 15 maja bieżącego roku w sobotę w godzinach od 11.20 do 12.50. Temat wykładu Oszustwo transformacji po 1989 roku wygłosi profesor doktor habilitowany Jerzy Robert Nowak. Wykład będzie dostępny online na stronie internetowej www.wskim.edu.pl. Serdecznie zapraszamy. Tu Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Jest już piątek, 14 dzień maja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego ten nowy dzień rozpocznijmy.